Zakończenie Zebrani w sali balowej spoglądali na mnie z napięciem. A ja, jak prestidigitator, z ręcznym ruchem wyciągnąłem z kieszeni duży śrubokręt, którego używałem do różnego rodzaju napraw silnika w swoim wehikule. Proszę Państwa, zacząłem. Wyobraźcie sobie, że w mojej dłoni znajduje się straszliwy nóż, puginał. Uświadomijmy sobie również że zeszliśmy się we dworze, będący mungi ślożą wolnomularzy, którzy z myślą o wolnej Polsce wypowiedzieli walkę carskiej tyranii. Symbolem upadku tyranii była strącona, a ściślej odwrócona korona przebita puginałem. W tym momencie podniosłem do góry śrubokręt i zadałem nim cios niewidzialnemu przeciwnikowi. Zosia powiedziała z zachwytem Robi to pan tak samo jak ja, gdy zabijała malinę w Balladynie. Skinąłem jej uprzejmie głową. To właśnie na Balladynie, gdy zabijałaś Alinę, rozwiązałem zagadkę naszego dworu. Powiedziałem ci już zresztą, Zosiu, że odegrałaś ważną rolę w tej sprawie. No, słyszysz? Zosia triumfująco trąciła łokcie mantka. Jak wiemy, nie miał one zbyt wysokiego mniemania o talentach swojej koleżanki. A ja ciągnąłem dalej swą opowieść. Zawsze twierdziłem, że do rozwiązywania zagadek historycznych potrzebna jest nie tylko znajomość różnych epok, ale także i wyobraźnia. Aby rozwiązać zagadkę naszego dworu, trzeba przedstawić sobie mentalność wolnomularzy, wyobrazić sobie ich zwyczaje, gusty i obrzędy, Pojąć ich ogromną skłonność do tajemniczości, mistyki, symboliki. A wiemy przecież, jaki był ich ulubiony symbol w splecionych wężach korona strącona, przebita puginałem. Wspomniał o tym umierając Czerski, czy nie tak, kolego Batura? Tak. I co z tego? mruknął. W tym dworze pełno jest takich symboli. Na obrazie, w rzeźbach na Boazerii. Ba, dorzuciłem. Nawet stary Janiak rzeźbi wiśniowe cygarniczki ze splecionymi wężami i odwróconą koroną. W tej sali także, jeśli się państwo dobrze przyjrzą, znajdziecie dwa takie symbole. Zwrócił mi na nie uwagę właśnie Janiak. O, tutaj, wskazałem kolumienki w pobliżu klasycystycznego kominka. Proszę się rozejrzeć, mówiłem dalej. Czarna boazeria w sali balowej składa się jak gdyby z dużej ilości ogromnych prostokątnych pól poprzedzielanych na wpół wypukłymi koluminkami z wyrzeźbionym na nich motywem liści. Ale w tym miejscu jedno z pól boazerii objęte jest koluminkami, na których pną się do góry nie łodygi liści, lecz węże. Tak, to są splecione węże. I co z tego? Myślisz, że ich nie widziałem? Wzruszył ramionami batura. Jesteś spostrzegawczy, przyznałem, lecz brakuje ci wyobraźni. Przez długi czas zastanawiałem się, co za dziwny pomysł krył się za wyłożeniem sali balowej czarną błazerią. Dopiero gdy panna wierzchoń przywiozła z łodzi informację, że w Janowie znajdowała się loża wolnomularzy, pomyślałem, że ta czerń służyła do nadania odpowiedniego nastroju masońskim obrzędom. W pełnej konspiracji, zapewne zamaskowani, wchodzili oni do dworu tajnym wejściem przez świątynię Dumania. Prawdopodobnie w Bibliotece przebierali się w swoje wolnomularskie stroje i potem zbierali się w dużej sali. Następnie wśród zamaskowanych braci zjawiał się mistrz loży i rozpoczynały się obrzędy. A skoro myślą przewodnią braci stała się walka z carską tyranią, musiało się to również odzwierciedlać w masońskich obrzędach. Wyobraziłem sobie taką scenę. Oto w sali balowej zeszli się już bracia i mistrz. Zabrzmiały słowa pieśni masońskiej, która mówiła o wolności, równości, braterstwie. A wtedy mistrz wyciągał z płaszcza puginał i wbijał go w koronę. To był zapewne znak, że zebranie braci należy uznać za rozpoczęte. Świetny pomysł, przyznał Batura. Czy już go sprawdziłeś? Nie miałem czasu, powiedziałem. Chcę, żebyśmy go sprawdzili wspólnie. Wymierzyłeś dokładnie cały nasz dwór i sam stwierdziłeś, że pod salą balową znajduje się tajna komnata. Byłeś w niej nawet, zawadził cię tam czerski. Skąd wiesz? Domyślam się tego. Przypuszczam, że prowadząc cię tam, zawiązał ci oczy, abyś nie mógł poznać drogi i działania mechanizmu. Tak było, stwierdził ponuro Batura. Powiedział, że robi to dla żartu. Niby to chciał mnie wprowadzić w odpowiedni nastrój, w pełną tajemniczości atmosferę, w jakiej obradowali wolnomularze. W gruncie rzeczy Czerski bardzo był zazdrosny o swoje odkrycie. Pokazał mi swoje skarby, ale ani myślał wskazać do nich drogę. Powiedział, że ze wszystkim dokładnie mnie zapozna, gdy dobijemy interesu. To znaczy, gdy znajdę kupca na jego skarby. On był już bardzo zdziwaczały. Nikomu oprócz mnie nie powiedział nic o swoim odkryciu. Nieprawda, przerwał dyrektor Marczak. Na kilka dni przed śmiercią napisał do mnie list z propozycją, aby Ministerstwo Kultury i Sztuki nabyło jego zbiory. Zapewne chciał wysądować, ile może otrzymać od państwa, a ile od prywatnych handlarzy antykami. Ale zanim mu odpisałem, nadeszła wiadomość o jego nagłej śmierci. Natychmiast przyjechałem do janówki, lecz we dworze nie znalazłem nic z rzeczy, o których pisał. Wtedy kazałem dwór opieczętować, a na stanowisko kustosza mianowałem. Detektywa amatora roześmiał się, zachwycony swoim pomysłem. Więc to właśnie tak było? Zdumiałem się. Panu wcale nie chodziło o to, abym tu zorganizował muzeum, ale abym zbadał tajemnice dworu. Dyrektor Marczak znowu się roześmiał. A pan sądzi, że mam wielkie mniemanie o pana zdolnościach administracyjnych? Czemu nie powiedział mi pan o liście Czerskiego? Oburzyłem się. Byłoby mi o wiele łatwiej zgłębić tajemnice dworu. Czerski miał opinię dziwaka. Wyjaśnił Marczak. Gdy po przyjeździe tutaj stwierdziłem, że we dworze nie ma nic ze zbiorów, o których mi pisał, pomyślałem, że może Czerski usiłował wystrychnąć mnie na dudka i nie chciałem się przed panem ośmieszyć. Po jakimś czasie doszedłem jednak do wniosku, że źle zrobiłem. I przyjechałem teraz, aby panu pokazać ten list. Skąd mogłem przypuszczać, że będzie pan miał konkurentów w osobach tych dwóch panów i pięknej panny. W tym momencie usłyszeliśmy głośne ziewnięcie kolegi Bigosa. Czy nie uważacie, panowie, odezwał się mój młody kolega, że dosyć tego próżnego gadania? W końcu, jak wygląda tajemnica tego dworu? Mam chyba prawo to wiedzieć, skoro przeżyłem tyle niesamowitych historii? Tak jest. Do rzeczy, przyznałem mu rację. Tylko na czym to ja skończyłem? Na obrzędzie wbijania noża w odwróconą koronę, podpowiedziała panna wierzchoń. No, więc o co chodzi? Zrobiłem zdumioną minę. Wyjaśniłem już wszystko. Trzeba mieć nóż i znaleźć odpowiednią koronę. Wbić w nią nóż, a otworzy się loża wolnomularzy. Zamiast puginału radzę użyć śrubokrętu. Batura rzucił się do prostokąta Bazerii, objętego kolumienkami ze splecionymi wężami. Zaraz, zaraz, mruczał gorączkowo, przyglądając się kolumienkom. Każda z tych kolumienek wspiera się na odwróconej koronie i taka sama korona wieńczy ją od góry. Do górnych koron nie sięgnie się bez drabiny, więc w grę wchodzą tylko te dwie korony na dole. Batura ukląkł na podłodze, przyglądając się uważnie rzeźbom. Patrząc na niego, pomyślałem, że podobnie jak ja kochał się w zagadkach historycznych. W tej chwili zapomniał, że znajduje się tutaj w roli przestępcy. Jakże wspaniałym kompanem mógłby być dla mnie, gdyby nie tej jego skłonności, zbyt wielkie pragnienie posiadania pieniędzy. Ileż niezwykłych zagadek moglibyśmy wspólnie rozwikłać. W prawej koronie na dole jest szczelina wyłożona metalem, coś jakby podłużna szpara na klucz. Tomaszu, daj śrubokręt, zawołał. Wbił go w metalową szparę, potem przekręcił śrubokręt w prawo. A teraz należy chyba popchnąć tę część boazerii? szepnął. Naparł ramieniem na boazerię. Czarny prostokąt otworzył się jak drzwi obrotowe, z przebiegającą przez ich środek metalową osią. Z obydwu stron odchylonej ściany ukazały się dwa wąskie przejścia na niewielki podest skrętymi schodami w dół. Ostukiwałem to miejsce, powiedział z rozpaczą batura. Słyszałem głuchy odgłos, ale pomyślałem, że biegnie tędy przewód kominowy, ponieważ ta część błazeri znajduje się w najbliższym sąsiedztwie komina. Wziąłem do ręki latarkę elektryczną i pierwszy przekroczyłem próg tajnego wejścia. Za mną poszedł dyrektor Marczak, a potem batura i reszta. Zamykał pochód sierżant wąsik, dając baczenie, aby, korzystając z tak znakomitej okazji, nie umknął mu żaden z przestępców. Kręte schody zaprowadziły nas do dużej komnaty pod salą balową. Tak, to była z całą pewnością Loża Masońska. Ściany wybito kiedyś czarnym suknem, teraz zwisały już tylko strzępy zmurszałej materii, połyskujące gdzieniegdzie złotymi malowidłami, przedstawiającymi wolnomularskie insygnia, kielnie i cyrkle, znaki zodiaku i inne dziwne symbole, tchnące tajemniczością. Loża przypominała małą świątynię, pod trzema ścianami stały drewniane ławy dla braci. Pod czwartą znajdował się dębowy czarny stół, a za nim pięć krzeseł z rzeźbionymi oparciami. Na stole dostrzegliśmy kilka ogromnych srebrnych świeczników. W rogu był kredens oszklony, a w nim pełno skarbów, które mogły zachwycić oko każdego muzealnika. Kryły się tam bowiem srebrne i złote rytualne przedmioty i naczynia: wspaniała złocona waga, ogromny złocony cyrkiel i srebrna kielnia. Puchary i miseczki, do których padała kropla krwi przyjmowanego do loży nowego brata, wysadzane drogimi kamieniami i puginały, służące do obrzędu braterstwa krwi. Na jednej ze ścian wisiała wspaniała kolekcja szabli i szpad potrzebnych do obrzędu, gdy pod wyciągniętymi szpadami przechodzić musiał nowo przyjmowany brat. Obejrzeliśmy insygnia mistrza, pieczęcie loży w Janowce, która zwała się, sądząc po symbolach, Jutrzenką schodu. W czarnej, inkrustowanej srebrem skrzyni znaleźliśmy oprawną w skórę księgę ze spisem dochodów i wydatków Loży, wspaniały materiał dla historyków. Leżało tam też kilka dyplomów braci, którzy dopiero co wstąpili do Loży. Pod jedną ze ścian znajdowały się również organy, na których jeden z braci akompaniował pieśniom rytualnym, śpiewanym podczas zebrań. Wyposażenie tej komnaty nazwać by można jednym wielkim skarbcem, nie tyle ze względu na złocone naczynia i wysadzane klejnotami puginały i rękojeści szabli, ile przez fakt, że tak wiele zabytków masońskich przetrwało do naszych czasów. A nigdzie dotąd nie znaleziono kompletnego wyposażenia loży masońskiej. Dyrektor Marczak zastanawiał się głośno. Jak się to stało, że przez tyle lat w nienaruszonym stanie przetrwało to wszystko? Wyjaśniał mu Batura. To samo pytanie zadałem Czerskiemu. Okazało się, że ta zagadka ma dość proste rozwiązanie. Pierwszym właścicielem dworu w Janowce i zarazem mistrzem tej loży był hrabia Bruśnicki, który nigdy tu nie mieszkał. Miał swój pałac o siedemdziesiąt kilometrów stąd. Do Janówki przybywał tylko na zebrania loży. Jak większość braci masońskich, brał on udział w spisku, który potem przyrodził się w powstanie listopadowe. Zginął w maju 1831 roku w słynnej bitwie pod Ostrołęką. Śmierć, wygnanie, los tułacza – oto co spotkało większość braci masońskich. Zapewne ani żona hrabiego, ani jego małoletni wówczas syn nie zdawali sobie sprawy, Czym był w rzeczywistości dwór w Janowce? Przez kilkanaście lat po śmierci hrabiego dwór stał opustoszały i zaczął chylić się ku ruinie. Gdy młody hrabia dorósł, dwór odnowiono i zamieszkano w nim. Wówczas to odkryto tajne przejście do biblioteki. Ale na ślad tajnej komnaty pod salą balową nikt nie wpadł, bo dębowa boazeria jest bardzo trwała i nie wymaga napraw. Kupując Janówkę, Czerski dowiedział się tylko o tajnym przejściu do biblioteki, zapoznając się jednak z historią dworu, doszedł do wniosku, że kryje on jeszcze inne zagadki. Szukał długo, aż znalazł wejście do loży. Kto znał Czerskiego, ten chyba wie, jak bardzo pragnął, aby uważano go za naukowca historyka. Bolał nad tym, że uczeni historycy odnoszą się do niego z lekceważeniem. Gdy dokonał odkrycia, zachował tę sprawę w największej tajemnicy i przystąpił do pisania pracy naukowej z dziejów wolnomularstwa. Mam nawet rękopis tej jego pracy. W tym czasie jednak kilkakrotnie zmieniał swoje zamiary. Z początku zamierzał swym odkryciem wzbudzić sensacje w świecie naukowym. Potem znów decydował się sprzedać znalezione zabytki i w tej sprawie zwrócił się do mnie. Byłem chyba jedyną osobą, której pokazał komnatę. I bylibyśmy chyba doszli do porozumienia w tej sprawie, gdyby nie jego nagła śmierć. Ale na łożu śmierci, powiedziałem, zdecydował się jednak przekazać zbiory Państwu. Tak chyba należy rozumieć jego słowa. Zróbcie muzeum. Podsunął nawet wskazówkę, gdzie szukać komnaty, w wężach splecionych, w koronie strąconej. I zrobimy tu muzeum, powiedział Marczak. Skończyliśmy oględziny podziemnej komnaty. A ponieważ zrobiło się już dość późno, powróciliśmy do sali balowej. Zosia i Antek zaraz zaczęli się z nami żegnać. Duchów już nie ma. Wypłoszyliśmy je, powiedziałem do Zosi, wymownie spoglądając na Marysie i Baturę. Ale chyba nie martwisz się z tego powodu, prawda? A tak, zgodziła się Zosia. Jeśli tu będzie muzeum, i to z takimi niezwykłymi zabytkami, nie zlikwidują chyba naszych domów wczasowych nad rzeką? Na odchodnym szepnęła. Wie pan, rozmyśliłam się. Nie będę aktorką. Pójdę na historię sztuki. Co takiego? Podchwyciła jej słowa panna wierzchoń. Przecież nie każdy dwór ma podobną zagadkę. I nie wszędzie są tacy kustosze. Z dumą wypiąłem pierś. Już lepiej zostań aktorką, dodał Bigos. Przynajmniej będziesz jadała codziennie kolacje. Bo czy zdajesz sobie sprawę, że od obiadu nie miałem nic w ustach? Antek rzekł z powagą. Słyszałem, że to bardzo niezdrowo jeść na noc przed snem. Bigos tylko cichutko westchnął i dodał ze smutkiem. Pan Kustosz bardzo dba o moje zdrowie. Zosia z Antkiem odeszli. Sierżant Wąsik zabrał złoczyńców na posterunek milicji w Janowie, aby spisać protokół o dewastacji zabytkowego dworu. Batura i ten drugi jegomość, który okazał się dość znanym handlarzem antyków, mieli bardzo pewne siebie miny. Natomiast panna Marysia rozpłakała się gorzko. Och, co za wstyd! Co za wstyd! Łukała. A sierżant Wąsik, choć twierdził, że ma serce z kamienia, na widok tych łez zmiękł jak wosk i zaczął dziewczynę pocieszać, że po spisaniu protokołu natychmiast puści ją do domu. Tak, tak, byłam jedynie ślepym narzędziem! Łukała Marysia. Batura tylko uśmiechał się pogardliwie. I taka, łkająca, pozostała w mej pamięci, nigdy już bowiem jej nie spotkałem. Nie spotkałem też nigdy pana z Walkonem. Co do Batury, to nasze drogi jeszcze kilkakrotnie się skrzyżowały, i to w dość dramatycznych okolicznościach, o czym kiedyś wam opowiem w innych książkach. Dla informacji podaje, że zarówno panna Marysia, jak i ów handla szantykami otrzymali po dwa miesiące aresztu z zawieszeniem na dwa lata. Baturze sąd wymierzył trzy miesiące aresztu również z zawieszeniem oraz kazał mu zapłacić za naprawę podłogi w sali balowej. Wyroki zapewne wydadzą się Wam łagodne, ale trzeba uwzględnić fakt, że nie włamali się do dworu, a weszli do niego wpuszczeni przez Janiaka. Co zaś się tyczy tego ostatniego, poprosiłem władze śledcze o pewne względy dla niego. Z uwagi na podeszły wiek Janiaka w ogóle umorzono przeciw niemu śledztwo. Trzeba było uwzględnić sytuację, w jakiej się znalazł po śmierci Czerskiego. Antykwariusz zapewniał go, że w testamencie znajdzie się zapis dla niego. Potem okazało się, że żadnego testamentu nie zostawił. Po tylu latach pracy dla Czerskiego Janiak znalazł się na łasce kustosza powstającego muzeum. Bał się, że go usuną z mieszkania. Batura zaś za pomoc w penetrowaniu starego dworu obiecywał wysokie wynagrodzenie i załatwienie mieszkania w mieście. Niepewny swego losu Janiak dał się skusić jego namowom. Zdziwi was może fakt, że choć znaliśmy jego rolę w przestępczej działalności Batury, Janiak został jednak etatowym dozorcą dworu w Janowce. Potem przeszedł na rentę, nadal jednak mieszka w oficynie w dworskim parku. A panna Wieschoni bigos? Gdy zostaliśmy sami w niesamowitym dworze, dyrektor Marczak nieśmiało zaproponował: A może jednak zjemy jajecznicę na kiełbasie? Nie. Nigdy. Wrzasnął bigos. Już wolę umrzeć z głodu. Spałaszował jednak wielką porcję przyrządzoną przez pannę Wierzchoń. Była już głęboka noc, a my wciąż siedzieliśmy w kuchni dworskiej i jeszcze raz przeżywaliśmy w opowiadaniach minione dni i godziny. Tę naszą miłą pogawędkę przerwał nagle dyrektor Marczak. Nie zamierzam ukrywać faktu, że uważam pana za bardzo złego kustosza, powiedział. Jesteście tutaj tak długo, a zaledwie zakończyliście inwentaryzację. Nie zaproponował nam pan żadnej konkretnej koncepcji przyszłego muzeum, a poza tym nie potrafi pan sobie ułożyć stosunków z młodymi współpracownikami. Przecież ci młodzi ludzie nie mogą ciągle jeść jajecznicy na kiełbasie, ani nie powinni być pozbawieni elementarnych rozrywek kulturalnych. Nie jest tak źle, panie dyrektorze. Mruknął w mojej obronie kolega Bigos. Nigdy nie uważałem, by nadawał się pan na kustosza. Z niezwykłym okrucieństwem ciągnął dyrektor Marczak. Mianowałem nim pana, aby zgłębił pan tajemnicę dworu. Zrobił pan swoje i może odejść. Mam dla pana inną pracę. W najbliższej przyszłości wyjedzie pan z naszego ramienia do Monachium w bardzo poufnej misji. Chodzi o odnalezienie i odzyskanie wywiezionych podczas wojny przez hitlerowców zbiorów jednego z naszych muzeów. W Monachium podobno mieszka człowiek, który wie, gdzie te zbiory się znajdują. Pan z nim nawiąże kontakt i postara się wydobyć od niego tajemnice miejsca, gdzie te zbiory do dziś są ukryte. Zaznaczam, że będzie to bardzo niebezpieczna i wymagająca wielkiego sprytu misja. Ogarnęła mnie taka radość. Że chciałem ucałować poczciwą gębę dyrektora. A co z Janówką? Zaniepokoiłem się. Na razie obowiązki kustosza pełnić będzie panna Wierzchoń. Niech nikt nie mówi, że nie umożliwiam młodzieży dobrego startu. Ale panna Wierzchoń wcale się nie cieszyła, gdy nazajutrz rankiem żegnałem się z nią, aby z dyrektorem Marczakiem jechać do Warszawy. Powiedziała do mnie ze smutkiem. Po powrocie z Monachium pan nas odwiedzi, prawda? Na pewno, przyrzekłem. Uściskałem mocno kolegę Bigosa, który bacznie oglądając się na wszystkie strony, czy nas nie słyszy pan na wierzchoń, zwierzył mi się w największej tajemnicy. Pan był zły, ale ona jest jeszcze gorsza. Powiedziała dziś do mnie: Bigos. Schowaj na strychu swoją gitarę, bo ona gra mi na nerwach. Musimy wziąć się do roboty. I co o na to, panie Tomaszu? Z deszczu wpadłem potrynne. Koniec. Czytał Jacek.